Witam Państwa ponownie. Marlena Nowakowska. Przypominam, że jest to program Republika po południu, a już teraz łączymy się z naszym kolejnym gościem, pani Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Witam serdecznie. Jesteśmy po konferencji prasowej Ministerstwa Zdrowia. Kilka zmian, kilka nowych informacji, a mianowicie zmiany zasady kwarantanny i izolacji. I tutaj pierwsze pytanie, jak będą wyglądały nowe procedury w tym zakresie? No dzisiaj na konferencji prasowej pan minister Niedzielski poinformował, że zostają właśnie wprowadzone nowe zasady. W tej chwili są opracowywane akty prawne, które niebawem w ciągu kilku dni zostaną wprowadzone do porządku prawnego i będą szczegółowo realizowały, szczegółowo wskazywały, jaki sposób ma wyglądać postępowanie w przypadku izolacji, jak również kwarantanny. Chcielibyśmy uprościć maksymalnie te procedury, dlatego też w przypadku kwarantanny te procedury będą sprowadzały się do tego, że po 10 dniach osoba, która nie ma żadnych objawów choroby COVID, będzie mogła być zwolniona z tej kwarantanny bez konkretnego badania, bez dodatkowego badania. Również to dotyczy osób, które miały potwierdzony dodatni wynik potwierdzający zakażenie koronawirusem. I w tym przypadku, jeżeli choroba miała przebieg bezobjawowy, również w 10 dobie mogą już być zwolnieni z izolacji. W przypadku, jeżeli pojawiły się objawy, objawy na tyle lekkie, że pozwalały przebywać w warunkach domowych, to po 3 dniach od ustąpienia tych objawów osoba może być już potraktowana jako zakończyła izolację. Pani minister, pojawiła się również informacja o rezygnacji z testów na koniec kwarantanny. Tak, rzeczywiście. Pan minister zaproponował, aby to zakończenie kwarantanny nie było uwarunkowane przeprowadzeniem testu. Wiemy, że był to czasami dosyć spory problem dla wielu osób przebywających w kwarantannie. W związku z powyższym, po przejściu tego okresu 10-dniowego, oczywiście w tym czasie te osoby będą na pewno pod kontrolą właściwych służb, lekarzy rodzinnych i w przypadku bezobjawowego przebiegu będą mogły bez testów właśnie zakończyć ten okres. To jest niezwykle ważne, ponieważ zdarzały się takie sytuacje, że no, te osoby musiały kilka dni czekać na wykonanie testu, później na wynik, więc to przedłużało znacznie okres izolacji bądź też kwarantanny. Dlatego ta zmiana przepisów na pewno usprawni cały proces kończenia kwarantanny i izolacji. Chcę podkreślić, że to są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. To są wytyczne, które stosuje wiele krajów na świecie. Tak jak pan minister wspomniał, my analizujemy zachowanie się wirusa w populacji, w jaki sposób on mutuje, w jaki sposób objawia się jego zakaźność. W związku z tym pewne propozycje zmian dotychczasowych procedur w miarę nabywania tej wiedzy są zmieniane. Pani minister, 1 września uczniowie wracają do szkół. Tutaj pojawiało się takie główne pytanie, czy będą musieli oni nosić maseczki w przestrzeni wspólnej. No właśnie, na co powinni być przygotowani już od 1 września, kiedy te zajęcia wrócą do trybu stacjonarnego zarówno uczniowie, jak i nauczyciele? Przede wszystkim wszyscy chcielibyśmy, i tak też postępuje cały świat, aby dzieci mogły normalnie rozpocząć naukę, aby powróciły do takich zajęć, jakie były realizowane przed epidemią czy pandemią. Oczywiście mając na względzie fakt, że koronawirus jest obecny i w związku z tym musimy się chronić. W trakcie tych kilku miesięcy nabyliśmy już wiele takich dobrych nawyków, które potrafią nas uchronić przed
przenoszeniem koronawirusa. Głównie ten nawyk częstego mycia rąk, zachowania dystansu społecznego, noszenia masek w pomieszczeniach publicznych. To wszystko powoduje, że ta transmisja jest znacznie utrudniona. I wierzymy w to, że dzieci, które od 1 września znajdą się w pomieszczeniach szkolnych, będą również przestrzegały tych zasad. Najważniejsze jest mycie, dezynfekcja rąk i no, w miarę możliwości utrzymanie tego dystansu społecznego, czyli odległość 1,5 do 2 metrów. Dyrektorzy szkół są zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej, płyny dezynfekcyjne. Minister zdrowia sukcesywnie dostarcza już do poszczególnych powiatów odpowiednie ilości płynów dezynfekcyjnych, maseczek. Robione jest to zgodnie z zamówieniami, które składają dyrektorzy szkół. Ponadto no, minister edukacji narodowej wspólnie z GIS-em i też przy udziale ministra zdrowia opracował wytyczne, procedury. Są one wytyczne taki sposób ogólny traktujący standardy postępowania w poszczególnych szkołach, ale dają one możliwość dopasowania tych wymogów do konkretnych warunków panujących w danej szkole, w danej gminie czy nawet w danej klasie. Jeżeli chodzi o noszenie maseczek w szkole, w samym budynku, tutaj takich zaleceń nie ma. No, niemniej jednak cały czas apelujemy, że aby dzieci, młodzież zachowały dystans, bo to jest też bardzo istotny element, który wpływa na transmisję wirusa z osoby na osobę. Oczywiście dyrektorzy szkół mają możliwość skonsultowania się z powiatowymi, państwowymi inspektorami sanitarnymi. Ja przypominam, że w szkołach funkcjonują gabinety profilaktyki, gdzie pracują pielęgniarki szkolne. One mają bardzo dobrą wiedzę na temat zapobiegania zakażeniom i zachęcam też, żeby korzystać z ich doświadczenia i ich wiedzy w tym zakresie. Mamy nadzieję, że jak dołożymy wszyscy starań, dyrektorzy szkół, samorządowcy, rodzice i dzieci, to ten rok szkolny może rozpocząć się normalnie i dzieci będą mogły w tej grupie rówieśniczej przebywać, co jest niezwykle ważne dla ich rozwoju. Podczas konferencji prasowej wiceminister Kraska oświadczył, jeżeli sytuacja się nie zmieni, wprowadzimy obostrzenia dotyczące imprez rodzinnych. Pani minister, rozumiem, że chodzi tutaj przede wszystkim o wesela. Tak, oczywiście. No jak już obserwujemy tą dynamikę zakażeń, największe ogniska powstają właśnie w trakcie uroczystości rodzinnych. Moje pytanie, tak? Czego zatem przyszłe pary młode mogą się spodziewać? Jakich restrykcji, jakich obostrzeń? No ja myślę, że na pewno rozważamy w tej chwili zmniejszenie tej dopuszczalnej liczby uczestników uroczystości rodzinnych. W tej chwili jest to 150, poza strefami oczywiście żółtymi i czerwonymi, gdzie jest zupełnie inaczej to traktowane. Natomiast rozważamy zmniejszenie dozwolonej liczby uczestników uroczystości rodzinnych, tak aby można było ograniczyć te możliwości zakażenia, a z drugiej strony identyfikować łatwiej uczestników danej imprezy rodzinnej, bo w tej chwili przy tak dużych uroczystościach niestety służby sanitarno-epidemiologiczne mają problemy z identyfikowaniem kontaktów. A czy przewidujecie Państwo wyższe kary za nieprzestrzeganie obostrzeń? No na razie mamy te kary zdefiniowane w aktualnie obowiązujących przepisach. Ważne jest, nie chcielibyśmy jakoś nagle podnosić te sankcje, natomiast apelujemy, prosimy i też służby sanitarne, służby, które odpowiadają za utrzymanie porządku publicznego, na pewno będą bardziej egzekwować te przepisy, bo to jest w trosce o zdrowie nas wszystkich, więc przede wszystkim przestrzegajmy te przepisy, które są. W przypadku niestosowania się do nich policja, Straż Miejska czy sanepid ma narzędzia, aby ukarać te osoby. I myślę, że na dzień dzisiejszy skupimy się na tym, aby egzekwować te przepisy prawa, a nie na tym, aby je w taki sposób szczególny zaoszczać. Pani minister, jeszcze jedna kwestia. W środę prezydent Andrzej Duda powołał Adama Niedzielskiego, byłego szefa NFZ, na stanowisko ministra zdrowia. I tutaj również pytanie do pani. Jakie wyzwania stoją przed nowym szefem resortu?
No, oczywiście bardzo się cieszymy, że pan prezes, a obecnie pan minister będzie kierował naszym resortem. Wyzwania są potężne. Walka z epidemią, przygotowanie strategii na jesień, co zresztą się dzieje, bo na bieżąco spotykamy się tutaj w Ministerstwie Zdrowia i ta strategia jest dopracowywana. Więc myślę, że najważniejsze zadanie to ochrona Polaków przed ewentualnym negatywnym skutkiem epidemii, ale też jest kwestia zapewnienia dostępności do świadczeń mieszkańców Polski, którzy borykają się z innymi problemami zdrowotnymi. Wiemy, że epidemia nieco zmieniła tą strukturę udzielanych świadczeń. Część pacjentów albo sami rezygnowali z korzystania ze świadczeń zdrowotnych, bądź też z powodu różnego rodzaju przekształceń nie było takiej możliwości czy decyzji, więc teraz to jest też ważne zadanie, aby odblokować czy odmrozić wszystkie możliwości udzielania świadczeń, tak żeby każdy obywatel naszego kraju miał możliwość nie tylko dostępu do leczenia w przypadku COVID, ale również i z innymi problemami zdrowotnymi. Myślę, że to są tych wyzwań jest bardzo dużo, ale pan minister Niedzielski zna doskonale te tematy, bo przez kilka lat miał okazję tutaj współpracować z ministrem zdrowia, z jednostkami podległymi, więc myślę, że na pewno będzie łatwiej. Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia, była moim i państwa gościem. Serdecznie pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu oczywiście również dziękuję, że jesteście z Telewizją Republika i z Telewizją Republika pozostańcie. Ja już teraz zapraszam państwa na program Wolne Głosy, a tymczasem serwis informacyjny, który poprowadzi Karol Plewa. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.